ostatni dzień wakacji. Serdecznie pozdrawiam widzów chrześcijańskiej telewizji internetowej z Mikołowskiego Syjonu. A pragnę to uczynić tradycyjnie, przywołując biblijne hasła, jakie składa nam w darze dzień dzisiejszy. A są one zapisane w Księdze proroka Izajasza w 29 rozdziale, wierszu 15 i w liście apostoła Pawła do Efezjan w 5 rozdziale, wierszu 13, gdzie takie czytamy słowa. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw. Wszystko dzięki światłu wychodzi na jaw. Tak napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan. Drodzy, tym słowem apostoł Paweł pragnie, by zbór w Efezie odkrył dobroczynną moc światła. Po prostu by korzystał ze światła. A jego zamysł i powody ku temu prowadzą nawet o krok dalej. Bo to przecież prosty i oczywisty, niemalże jasny jak słońce fakt, że wszystko, co wychodzi na jaw, staje się publicznie znane, jest powtarzane i jest też komentowane przez wielu ludzi. Wychodzi na jaw dzięki światłu. Ale czym owo światło właściwie jest? Jest na pewno prawdą. I już we wcześniejszym liście, w liście apostoła Pawła do Rzymian, tenże sam autor, Paweł, przestrzega pogan, że gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy prawdę w niesprawiedliwość obracają. A zatem apostoł Paweł przestrzega, by wszystkie działania człowieka wyszły na jaw dzięki światłu. A jest to jak słońce Bożego Słowa. Nie chodzi tylko o to, by świecić światłością w Panu, lecz kontekst wydaje się o wiele szerszy. Odnosi się do ukrytych, do tajnych uczynków ciemności, które prowadzą ludzi do znikczemienia myśli, a nierozumne serca pogrążają w ciemności. Prawdziwe światło, którym jest Chrystus, Jego Słowo, Jego prawda, oświecają skryte ludzkie słabości. I teraz, jeśli głośno je skrytykujemy, jeśli je zganimy i niejako naświetlimy, staną się jasne dla wszystkich. Będą postrzegane jako bezowocne uczynki ciemności. Ciemność niestety nigdy nie stanie się światłem. Apostoł nie mówi o zbawiennym efekcie światła i naganie naszych skrytych grzechów. Paweł nalega tylko, abyśmy stale się za to ganili. Byśmy te ciemne żądze stale w sobie tłumili. A jaki będzie tego efekt? Czy okaże się zbawienny? Czy zrodzi w naszych sercach prawdziwą i trwałą skruchę? To leży w Bożych rękach i w Bożych zamysłach. W księdze proroka Ezechiela czytamy w 33 rozdziale, wierszu 8 i 9 takie słowa, z którymi chcę was dzisiaj pozostawić, życząc błogosławionego dnia. Gdy powiem bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nie przemówisz, żeby ostrzec bezbożnego przed jego postępowaniem, to ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale jego krwi będę dochodził na tobie. A ty, jeśli ostrzegłeś bezbożnego przed jego postępowaniem, żeby się od niego odwrócił, ale nie odwróci się od swojego postępowania, to on umrze z powodu swojej winy, a ty ocalisz swoje życie. Dobrego dnia, zostańcie z Bogiem.